Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muszę się przyznać, że jakiś taki dziwne to jest, bo zawsze jak przyjeżdżam do Rzeszowa, to czuję się szczególnie poruszony i wzruszony. I dzisiaj tylko przyjechałem i popatrzyłem na tych ludzi śpiewających, to takie samo wzruszenie mnie ogarnęło. Coś jest szczególnego w tym ludzie rzeszowskim. Nie wiem, czy to wiecie. Może tego nie obserwujecie, bo jak człowiek jest w danym miejscu, to tego nie obserwuje. Dopiero trzeba z boku na to popatrzeć. Więc jak ktoś przyjeżdża z boku, to może wtedy to dostrzega. Nazywam się Hubert Kowalski. Jestem mężem jednej żony i ojcem trójki dzieci. Chociaż gdyby tak naprawdę powiedzieć, to Pan Bóg dał nam 6 dzieci, ale trójka, jak wierzę, oczekuje na nas w niebie. A druga trójka jest z nami. Wydaje mi się, że to jest sprawa fundamentalna i podstawowa i pierwsza. A za tym będzie dopiero wątek tego, że człowiek jest kompozytorem, czy dyrygentem, czy kontrabasistą, czy tam kimkolwiek jeszcze innym. No. Muszę wam powiedzieć, że kiedy na was patrzę i przeżywam cały czas ten rodzaj wzruszenia, to nie mogę sobie nie pozwolić, bo bym nie był sobą, na takie trochę odwrócenie tego świadectwa. To znaczy, bo wiecie, ktoś przychodzi i mówi, czy powiesz świadectwo? Czy powiesz świadectwo? I kiedy usłyszałem teraz takie zaproszenie do tego, żeby powiedzieć świadectwo, to pomyślałem sobie, co to znaczy powiedzieć świadectwo? Żeby powiedzieć świadectwo, zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę, żeby powiedzieć świadectwo, trzeba być świadkiem. Zgadzacie się? Jakie można złożyć świadectwo, które pozostaje tylko na ustach albo w moim umyśle, ale nie jest moim życiem? Prawda? Zdałem sobie sprawę z tego, że nie sposób, żebym wam opowiedział o całym swoim życiu w przeciągu kilkunastu minut. Coś muszę wybrać. Ale w tym kontekście, jeśli tu dzisiaj przed wami stoję, to pierwsze, co muszę powiedzieć, to muszę wam powiedzieć za świętym Pawłem, który w liście do Galatów powiedział takie piękne słowa, że to jest w ogóle piękny list świętego Pawła, który skierował do Galatów. W końcówce drugiego rozdziału Paweł mówi tak. Teraz już nie ja żyję, tylko żyje we mnie Chrystus. Teraz już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. Chociaż prowadzę życie w ciele, to jest to życie, które jest przeniknięte łaską wiary w Tego, który mnie umiłował i który oddał swoje życie za mnie. Czym by mogło być świadectwo, gdyby było tylko namysłem intelektu? Dlaczego święty Paweł był gotów powiedzieć takie słowa? Święty Paweł, który, jak wiecie, wcale nie był w pewnym okresie swojego życia, nie był taki za Chrystusem. Wręcz odwrotnie. Co się takiego wydarzyło, że święty Paweł mógł powiedzieć takie słowa? I dzisiaj ja z pełną odpowiedzialnością, stojąc przed wami, kiedy myślałem o tym wezwaniu do świadectwa, pomyślałem, pierwsze, co muszę powiedzieć, to muszę powiedzieć tak jak święty Paweł. Teraz już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. I wiecie, mówię to dlatego, że to mi się wydaje kluczowe. Jeśli dzisiaj jesteśmy wszyscy w tej świątyni, to znaczy, że każdy z was, ja też, nawet dzisiaj, tu i teraz, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby mieć doświadczenie żywego, zmartwychwstałego Chrystusa.
Kiedyś prowadziłem, to będzie taka pierwsza część mojego świadectwa, to będą takie refleksje o wierze, dobra? Refleksje o wierze, a potem wam trochę powiem o tym, jak to się dokonało, że i ja mogę dzisiaj powiedzieć, że żyje we mnie Chrystus. Chociaż nie wiem, co by na to powiedziała moja żona. Bo żony wiedzą najlepiej i najwięcej o swoich mężach i tak naprawdę to one weryfikują to, jakimi jesteśmy świadkami, prawda? Najbardziej. No ci, co nie mają żon, no to niech się szykują. Nie wiem, jak tam z księżmi. Księży świadectwo weryfikuje co innego, czy kto inny. Inna wspólnota, inne relacje. Kiedyś w Krakowie, bo przyjechałem do was z Krakowa, mieszkam już od wielu lat w Krakowie, chociaż nie pochodzę z Krakowa. Kiedyś w Krakowie, jeszcze jak biskupem pomocniczym naszej diecezji był biskup Grzegorz Ryś, który jest odpowiedzialny w Episkopacie Polski, w ogóle w Polsce, za nową ewangelizację, postanowił z różnymi grupami podjął taką decyzję o wielkiej ewangelizacji Krakowa. No i zostałem poproszony do tego, żeby uczestniczyć w tej ewangelizacji, żeby móc po prostu przygotować grupę muzyczną, która by posługiwała na stadionie Krakowi przez cały dzień spotkań, aż do wieczora, na tych spotkaniach takich, które miały prowadzić do spotkania ludzi z Chrystusem. I kiedy przyszedłem na pierwszą próbę z chórem, chór był taki, no, dość liczny, ze 150 osób liczył, to byli ludzie, co ciekawe, tacy, przynajmniej tak mi mówili, że to są ludzie ze wspólnot, w ogóle taka była idea tego spotkania ludzi do posługi, to byli ludzie z różnych wspólnot, którzy zajmują się w tych wspólnotach jakąś muzyczną posługą. Zostali zebrani, tam były i osoby świeckie, i zakonne, i, prawda, i młodsze, i starsze, i różne. I wiecie, oni tak siedzieli, ja przyszedłem, tak spojrzałem na nich jak na was dzisiaj, a hasło, słuchajcie, tej ewangelizacji było takie. I widniały przez miesiące w ogóle w Krakowie na takich wielkich banerach, na plakatach widniały takie hasła. Widzieliśmy Pana, chodź. Najczęściej była taka mgiełka na banerze, jakby się jakaś postać wyłaniała z tej mgiełki i napis, widzieliśmy Pana, chodź. Słuchajcie, ja tak stanąłem, popatrzyłem na nich, tak patrzę, niektórzy się uśmiechają, niektórzy smutni, niektórzy czekają, czy będzie rozśpiewka, czy co, czy już jakieś nuty każe śpiewać, czy będzie przesłuchiwał, czy co. Pierwsza próba przed tą posługą, a ja mówię do nich tak. Widzieliście Pana? Słuchajcie, żebyście widzieli ich miny. Przyszli oto na próbę i nagle przychodzi delikwent i pyta ich tak. Widzieliście Pana? A oni... Nie wiem, czy jak im się oczy otworzyły, to znaczy, że tak, czy nie. Więc ciągnę wątek dalej. I mówię, no widzieliście Pana, czy nie? Słuchajcie, cisza, zastanawiają się. Nie? Wiecie, dzisiaj pytam was i pytam siebie samego. Widzieliście Pana? Widzieliście Pana? Czy go nie widzieliście? Doświadczyliście Pana? Czy go nie doświadczyliście? Wiecie, problem ludzi wiary, który obserwujemy, naszych sióstr i braci cudownych, być może tutaj jest inaczej, nie wiem, ale taki, który obserwujemy, to jest taki, że ludzie wiary, tacy, którzy uważają się za ludzi wiary, jakoś tam się przyznają do wiary, można ich często porównać do czegoś takiego, jakby przychodzili nad rzekę, patrzyli na tą rzekę, stali na brzegu i po jakimś czasie, jak stoisz nad rzeką, ją obserwujesz, a jak przychodzisz codziennie albo co jakiś czas w to samo miejsce nad tą rzekę, to po jakimś czasie możesz bardzo dużo o tej rzece powiedzieć. Jak płynie, jaki ma nurt, co tam w niej widać, co się wyłania, a jak szybko się coś tam porusza i tak dalej, prawda? Jak się zachowuje, jak jest zimno, jak jest ciepło, co się z nią dzieje. Ale tak naprawdę bardzo wielu ludzi opisuje tylko tę rzekę, ale nigdy nie weszło do środka. Nigdy nie pozwoliło sobie na to, żeby popłynąć tym nurtem. Wiecie? I jeśli dzisiaj jestem tutaj z wami, to nie mogę wam powiedzieć, nie bójcie się. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wejdźcie do rzeki. Nie bądźcie tylko tymi, którzy
mają wiarę i Boga w głowie, ale nie doświadczyli Go, nie widzieli Go. Czy to jest możliwe, żeby Go doświadczyć? Czy to jest możliwe, żeby Go doświadczyć, czy nie? Jest. Chwała Bogu, że ktoś się odezwał. Słuchajcie, no to jest właśnie najbardziej niesamowite, że tak. Wiara, wiecie, w Boga nie jest jakąś teorią, wiecie. Wiara nie jest żadną teorią. Życie z Chrystusem nie jest teorią. Nie jest programem, wiecie. Kościół, wspólnota ludzi, tak jak tutaj, nie jest klubem, wiecie. W klubie jest tak, jak na przykład, powiedzmy, chcesz do klubu golfowego, to przychodzisz, sprawdzasz, jakie są warunki, wstępujesz, wnosisz opłatę, dostajesz kartę i na terenie klubu zachowujesz się tak jak wypada na terenie klubu. Korzystasz z przywilejów, wykonujesz to, co trzeba, ale jak kończy się czas w klubie, wychodzisz, kartę chowasz w kieszeń i w zasadzie nikt nie wie, że jesteś członkiem klubu. Czy nie jest tak z wieloma naszymi siostrami i braćmi, którym się wydaje, że wiara to jest jakiś moment, jakiś czas, nie wiem, może niedzielny w kościele, może na wieczorach uwielbienia w Rzeszowie, w tej świątyni. To jest czas spotkania z Bogiem, a potem już nie, a potem karta idzie w kieszeń klubowa. Jeśli Chrystus żyje w nas, to jest w naszym krwioobiegu, słuchajcie. I dlatego ksiądz prosił, żebym nawiązał do psalmów, słuchajcie. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza jest takie. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsce spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. I teraz się zmienia narracja i Jeremiasz pisze tak. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Wiecie, dlaczego to czytam? Bo dokładnie to mówi pierwszy psalm. Dokładnie to samo, co mówi Jeremiasz, mówi pierwszy psalm o tych, którzy są wszczepieni i zasadzeni nad wodą i czerpią cały czas czerpią ze źródła żywego. Cały czas, jakby byli w tej wodzie. Cały czas ich ta woda przenika. Czy przenika ich tylko w kościele? Nie. Czy przenika ich na zewnątrz, poza kościołem, w pracy, w szkole, w rodzinie? Tak. Przenika ich cały czas. Zachęcam was dzisiaj, żebyście spróbowali zrozumieć, że w naszej wierze potrzebna jest jedna rzecz, słuchajcie. Ja ją sprowadzam aż do jednej rzeczy. Wiecie jaka? Potrzebna jest prosta otwartość serca. Wielu ludzi w naszym kościele, również w Polsce, ma otwartość serca taką. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. O tak, Jezu, ufam Tobie. Ale niech będzie tak, jak ja chcę. Czy to jest zaufanie do Pana? Czy to jest otwartość na Pana? Nie do końca jestem pewien. W prostocie dzieci zaufać Bogu, otworzyć serce, dać się zaskoczyć Bożą logiką, nie upierać się do tego, żeby wszystko się działo dokładnie tak, jak my chcemy. Bo wiecie, co się wtedy dzieje? Wtedy wokół nas jest mnóstwo sfrustrowanych sióstr i braci. Bo jaka jest konsekwencja tego, że próbujesz dorównać do czegoś za wszelką cenę, bo ksiądz tak mówi, bo cię tak wychowano,
i tak dalej, a i tak ciągle się potykasz. I tak ciągle się przewracasz. Więc w pewnym momencie stwierdzasz, może to nie ma sensu. Ale sytuacja się radykalnie zmienia, kiedy nagle otwierasz serce i Chrystus przenika twoje serce i zaczynasz żyć z Nim. Jest jak woda, która zaczyna cię ożywiać. Jest jak woda, jak duch, który cię prowadzi w miejsca, których nie jesteś w stanie przewidzieć. Zaczyna zmieniać twoje widzenie. Zmienia twoje słyszenie. Słyszysz takie rzeczy, że się nawet nie spodziewasz, że je słyszysz. I tak dalej, i tak dalej. No to kilka rzeczy o sobie teraz. Święty Paweł doświadczył mocno dotknięcia przez Boga. Gdybyśmy popatrzyli na świętego Pawła przed spotkaniem zmartwychwstałego, to prawdopodobnie nikt by nie pomyślał, że to święty Paweł mógłby być tym, który potem będzie opowiadał o Chrystusie. Jak musiało być silne to doświadczenie, że święty Paweł, wielokrotnie próbowano go zamordować, wielokrotnie próbowano go kamienować, wtrącano do więzienia, bito i tak dalej, i on nigdy nie przestał, nie? Nigdy nie przestał. Patrzę na siebie i myślę sobie tak. Było takie doświadczenie, w którym doznałem, że słowo stało się ciałem, że Bóg jest obok mnie, że mnie dotyka, że mnie przenika. Nawet jak mam zimną rękę, nie? Ale tutaj siostra ma ciepłą, więc dobrze ją dotknąć, bo... Słuchajcie, że jest obok, że dzieją się rzeczy w dotknięciu, których się nie spodziewa, że się z tobą dzieje. Czy święty Paweł się spodziewał? Czy święty Piotr się spodziewał? Święty Piotr się upierał, żeby było tak, jak on chce. Pamiętacie tę scenę? Nie była niedawno też czytana. Jak to Jezus nauczał i nagle... Oni już skończyli łowić, prawda? Płukali sieci, a był taki tłum, że Jezus wszedł do łodzi, akurat do łodzi Piotra i wypłynął z Piotrem na jezioro. I jest ta sławetna scena, której każe Piotrowi zarzucić sieci i Piotr tak na początku próbuje po swojemu, bo mówi, no ale Panie, no. I wiecie, dokładnie tak samo było ze mną. Ja się kompletnie nie spodziewałem, że się coś takiego wydarzy. Pierwsza informacja standardowa. Wychowany w rodzinie katolickiej. Czy to ci gwarantuje życie z Chrystusem w wierze? Nie. Nie. To nie jest gwarancja życia z Chrystusem w wierze. Możesz całe życie przeżyć i się okaże, że na końcu życia stwierdzisz, że w zasadzie to go obserwowałem z brzegu, ale nigdy się z nim nie spotkałem. Widziałem go? Nie, nie zobaczyłem go. Doświadczyłem go? Nie, nie doświadczyłem go. Czyli co? Czyli nie zmartwychwstał? Nie żyje? Ksiądz prowadzi teatr na Eucharystii? Zastanówcie się. Parałem się już muzyką, pochodzę z Pomorza Zachodniego. Trafiłem na szalonego zakonnika, nazywa się Andrzej Bujnowski, dominikanin. W ogóle nie wiedziałem wtedy, że jest ktoś taki jak dominikanie. Nikt mi w życiu tego nie powiedział. Wychowywałem się w parafii, gdzie byli księża diecezjalni i była tylko jedna parafia, jeden kościół. Wszystko mi się wydawało dziwne. Tak samo mi się wydawało dziwne, jak kiedyś zobaczyłem, że są inne siostry zakonne. Wydawało mi się, że są tylko takie jak u mnie. Jakież było moje zdziwienie, jak się okazało, że tych sióstr to trochę jest, nie? Różnie nawet wyglądają. Słuchajcie, zjawiłem się u dominikanów, ponieważ, jakby to powiedzieć, no, nastąpił pewien taki delikatny podstęp. To znaczy podstęp polegał na tym, że ja wprawdzie chodziłem do kościoła, ale nie byłem człowiekiem pobożnym. Wydawało mi się, że złym bardzo człowiekiem też nie jestem, chociaż miałem swoje rozmaite wady, problemy, nałogi, ale w porównaniu z tym, jak obserwowałem moich kolegów i koleżanki, wydawało mi się, że i tak wyróżniam się na in plus.
prawda? Ale w momencie, kiedy właśnie mieszkałem, to byłem w szkole średniej, mieszkałem w Szczecinie w internacie, to zacząłem obserwować, że to całe piękne środowisko internackie mnie coraz bardziej wchłania. Znaczy staje się tacy jak oni. Cały czas mimo wszystko wydawało mi się, że jestem in plus. Do pewnego momentu. Podstęp polegał na tym, że pewnego razu, kiedy chodziłem już do szkoły muzycznej, jedna z moich koleżanek, niezwykle nieśmiało, pamiętam jej minę do dzisiaj, choć było to bardzo, bardzo wiele lat temu, ale te miny nie zapomnę. To znaczy ta mina mi się utrwaliła, bo po tej minie sobie przypominam, jaki musiałem być bardzo nieadekwatny w swoim sposobie życia do tego, do czego ona mnie zapraszała. A ona przyszła do mnie i powiedziała, wiesz co, gramy, tworzymy taką orkiestrę i gramy na Wigilii Paschalnej w kościele. No, więc musicie sobie zdawać sprawę z tego, że bywają tacy chrześcijanie, na przykład jak ja, wychowani w katolickiej rodzinie, którzy nie wiedzieli, co to jest Wigilia Paschalna. Więc jak ona mi powiedziała, że mam iść na jakąś Wigilię Paschalną, była całkiem ładna ta dziewczyna, więc stwierdziłem, no to pójdę, nie? Zresztą to była moja koleżanka, która grała ze mną w zespole kameralnym. Nie? Graliśmy razem w szkole muzycznej w takim zespole kameralnym. Razem. I ona tak patrzyła na mnie, tak przyszła ta z takim niepokojem, mówi, no i nie mamy kontrabasisty. Nie? Może byś zagrał po prostu, nie? I tak czekała, po prostu widziałem na twarzy, że ja powiem, no co ty się wygłupiasz w ogóle, gdzie będę do jakiegoś kościoła chodził grać, nie? A ja tak patrzyłem na nią i mówię, dobra. I ona w ogóle zdębiała. A ja zdębiałem jeszcze bardziej, jak wszedłem do kościoła i zobaczyłem, co się tam dzieje w tym kościele. Słuchajcie, to było niezwykłe doświadczenie, ponieważ faktycznie grała orkiestra, wielu moich kolegów ze szkoły muzycznej, dyrygował tym profesor, jeden z nauczycieli ze szkoły muzycznej, tym bardziej byłem zszokowany. Nauczyciel ze szkoły dyryguje w kościele, ups. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że Pomorze Zachodnie to nie jest to samo, co Rzeszowszczyzna. Jak popatrzycie na wszystkie statystyki w kościołach, które są prowadzone, to wy jesteście najbardziej na czerwono, a my najbardziej na czarno, nie? Z tamtej strony. Chociaż ja teraz jestem z Małopolski, jakby co. Nie żartuję, bo bym się jakby się dowiedzieli, że tak mówię, ci z Pomorza Zachodniego, to by mnie dopiero okrzyczeli. I słuchajcie, to było niezwykłe doświadczenie. Długo by o tym opowiadać, ale nie mam na tyle czasu. W każdym razie wypatrzył mnie ten dominikanin. Co było we mnie takiego? Wypatrzył mnie ten dominikanin. I potem, jak była agapa po liturgii, tak się wokół mnie tam zakręcił, i, że tak powiem, wpuścił mi takie, nie? Wpuścił mi taki news, nie? Wrzucił mi taki news. News polegał na tym, że powiedział mi tak, będą niedługo świetne warsztaty muzyczne. Nie? Tak mi powiedział, będą świetne warsztaty muzyczne, musisz koniecznie na nie pojechać. Po prostu widać ewidentnie, że ty musisz na nich być. Nie? Ja zdębiałem w ogóle, bo wiecie, jak tylko patrzyłem na niego w tym białym habicie, to już byłem taki zdezorientowany, no ale ponieważ byłem tak wychowywany i to w mi zostało, że raczej z szacunkiem do ludzi starszych, w ogóle nie raczej ten, w ogóle tego, więc taki zachowywałem, po prostu no dobrze, niech powie, co potrzebuje. No, no ale summa summarum, słuchajcie, tak mi nie dawał żyć, słuchajcie, był tak natrętny, że w końcu pojechałem. On mi mówił, że to są warsztaty muzyczne. Pojechałem, ale wiecie, to jest tak, jak ktoś przeczuwa, bo coś przeczuwałem, że coś, kurczę, jest, że tak mnie odpychało od tego, nie? Tak się próbowałem bronić, ale on był tak w tym nachalny, ale tak pozytywnie nachalny, że ja po prostu nie umiałem mu odmówić, nie? No i słuchajcie, no to jak masz taki niepokój, nie wiesz, co się wydarzy, to najczęściej wciągasz w to jeszcze innych, nie? Taki z twojej gwardii kogoś, nie, bierzesz. Więc ja tak samo, słuchajcie, zabrałem te dziewczyny z tego zespołu kameralnego, nie? Mówię, nie zostawiajcie mnie, nie? Jedźcie ze mną, tym bardziej, że one grały u tych dominikanów, nie? Więc wydawało mi się, że dla nich to będzie bardziej oczywiste, żeby pojechać na te warsztaty niż ja. No i pojechałem na te warsztaty, słuchajcie, pojechaliśmy na drugi koniec Polski, bo przyjechaliśmy w miejsce, które się nazywa Ludźmierz. Znacie takie miasteczko? Matka Boża Ludźmierska, Królowa Podhala, Ludźmierz. Słuchajcie, to, co tam zastałem, jakby to powiedzieć, no, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Słuchajcie, wszyscy byli tam jacyś dziwni. Słuchajcie, totalnie dziwni. To była pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła. Słuchajcie, w czym to się objawiało?
Wszyscy się do mnie uśmiechali. Słuchajcie, byłem w szoku. Mówię, to jest niemożliwe, nie? Jak to możliwe? Słuchajcie, nikogo nie znam, nie? Znam tylko po prostu kilka osób, które ze mną przyjechały i wszyscy po prostu, co się mijają, to po prostu... Nie? I tak wiecie, no dopóki to była kobieta, no to jeszcze... Nie, ale najgorsze było to, że mężczyźni też przechodzili i wszyscy w ogóle się uśmiechali. Ja w ogóle, słuchajcie, w pewnym momencie wręcz, słuchajcie, miałem taką myśl, że myślałem, że oni są wszyscy podstawieni, nie? Że po prostu oni są, to jest niemożliwe, nie? Mówię wam to dlatego, że ja po prostu to wyraźnie pamiętam, co to znaczy spotkać wspólnotę ludzi żywej wiary, wiecie? Wspólnota ludzi żywej wiary to są ludzie, w których widać owoce Ducha Świętego, wiecie? A wiecie, jakie są owoce Ducha Świętego, czy nie wiecie? Święty Paweł w tym samym liście do Galatów wymienia, co jest owocami Ducha Świętego, a co nie jest owocami Ducha Świętego. Łatwo się w tym przejrzeć, słuchajcie. Łatwo zweryfikować, bardzo prosto. Święty Paweł mówi tak, słuchajcie, to jest szokujące. W jakiej kolejności wymienia owoce Ducha Świętego? Pierwszy owoc, wiecie jaki mówi? Miłość. Słuchajcie, miłość. Pierwszy owoc Ducha Świętego to jest miłość. Po czym ich poznawali? Po tym, że oni byli jak bracia i siostry. Kochali się, było widać, że oni się kochają. Nie? Miłość. Drugi owoc, który wymienia Święty Paweł, to jest coś, co ja szczególnie lubię podkreślać w polskim kościele, to jest radość. Radość. Słuchajcie, radość to jest coś w tym względzie w polskim kościele nie działa. Nie? Spójrzcie, jak wyglądają ludzie, jak przychodzą do kościoła w niedzielę. Jaka radość bije, słuchajcie, normalnie. Nie? Nie chodzi o jakąś głupią wesołkowatość, broń Boże. Chodzi o naturalny owoc ducha, którym jest radość, pokój serca, radość. No i już zdradziłem. A trzeci to, co dzisiaj ksiądz mówił, słuchajcie. Trzeci owoc, który dzisiaj ksiądz podjął w kontekście psalmu responsoryjnego w liturgii, to jest pokój. Pokój. Ludzie, którzy doświadczają Chrystusa, ja tego też doświadczyłem, doświadczam nieustannie, to są podstawowe trzy owoce, których doświadczasz nieustannie. To, że jesteś umiłowanym dzieckiem, Bóg wzbudza w tobie przez Ducha Świętego radość, nawet jeżeli przeżywasz dramatyczne okoliczności swojego życia. Bo dramatyczne okoliczności życia nie znikają. Nie znikają. Tylko moje serce się przemienia. I pokój. Pokój serca. Wielu ludzi moich znajomych z tak zwanego show biznesu, którzy doświadczyli Boga, wiecie, co mówią najpierw? Pierwszą rzecz, jaką mówią. Oni wymieniają trochę odwrotnie, to jest ciekawe. Pierwszą rzecz, jaką mówią, jako doświadczenie Boga, które zadziałało na nich, to oni mówią, doznałem pokoju serca. Od tylu lat po prostu doszedłem do takiego napięcia w życiu, że nie, po prostu nie byłem w stanie już funkcjonować. I nagle jedna chwila i pokój serca. To jest tak wstrząsające doświadczenie. Słuchajcie, oto się znalazłem w Ludźmierzu. Mam jeszcze parę minut? Dobra. Słuchajcie, oto się znalazłem w Ludźmierzu. To była wspólnota, tak mi powiedziano, charyzmatyczna. Nic mi to też nie mówiło, ale przynajmniej widziałem, jak się zachowują, więc myślałem, aha, czyli to jest wspólnota charyzmatyczna. Czyli na przykład okazało się, że to nie są takie do końca tylko warsztaty, ale to się okazało, jak już wchodziliśmy do tego domu, w którym mieszkaliśmy rekolekcyjnego, to ten sam dominikanin powiedział mi na ucho, no wiesz Hubert, będą warsztaty, ale tak trochę będziemy się też modlić. Nie? No wiecie, już wtedy nie mogłem uciec, nie? Więc cwanie to zrobił. Słuchajcie, no oni się jakoś dziwnie modlili. Nawet powiem wam szczerze, oczywiście to było też dla mnie dziwne, że wykonują dziwne ruchy, podnoszą ręce, coś mówią na głos w ogóle. Byłem zszokowany. Od razu sobie myślałem, Boże, jakaś sekta, gdzie on mnie przywiózł? Ale kurde, mówię, dominikanie mnie do sekty przywiózł? No coś mi się tu nie zgadzało, nie? Mówię, może dominikanie pobłądzili? No różne myśli mi przychodziły do głowy, wiecie? I taka zaczęła się, odkąd wszedłem do tego budynku, zaczęła się toczyć we mnie wewnętrzna walka. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić. To jest walka na poziomie ducha. To znaczy, czujesz bardzo mocno, w głębi siebie, jak duchy walczą w tobie. Nie potrafię tego bardziej powiedzieć. Po prostu
czujesz to namacalnie, to znaczy czujesz to egzystencjalnie, czujesz rodzaj niechęci do ludzi, których widzisz, jesteś zszokowany, przychodzą ci dziwne myśli, straszne, odnośnie tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Słyszysz głosy w ogóle jakieś dziwne, które... Ja słyszałem cały czas jeden głos, zwiewaj stąd, nie? Nie mówię wam, że słyszałem głos typu wyobrażałem go sobie. Słyszałem głos. Słyszałem głos, który mi cały czas podpowiadał, jakby miał kogoś przy uchu i kto mi mówił cały czas, musisz stąd uciekać. Nie bądź głupi. To były takie tego typu rozmowy. Nie bądź głupi, no przecież to jest w ogóle... oni są nienormalni. Ty jesteś normalny, oni nie. Ja po prostu zdezorientowany. I coś takiego usłyszałem, to ten Dominikanin się w orbicie pojawiał, nie? I mówił do mnie, no jak tam Hubert, jak się czujesz, nie? No tego. Słuchajcie, on mi się przyznał dopiero po jakimś czasie, po kilku miesiącach, czy nawet może po latach, że on dokładnie wiedział, co się ze mną dzieje, nie? I powiedział mi po latach, mówi, wiedziałem, że wrzucam cię na głęboką wodę i były tylko dwa rozwiązania. Albo się utopisz, albo przeżyjesz, nie? No w sumie dość oczywiste, nie? Słuchajcie, nie mogłem znieść tych modlitw. Nie mogłem znieść już w którymś momencie, w którymś dniu tych uśmiechów ciągłych. Tylko wiecie, co było najgorsze? Że tam poznałem wspaniałych, cudownych muzyków, których znałem tylko z telewizji, a oni byli wtedy tam też na tych warsztatach. Oni prowadzili sekcje. Ja chodziłem do nich na lekcje, jako kontrabasista, jako basista, jako śpiewający. Chodziłem do nich na lekcje. Byłem w cztery oczy, siedzieli ze mną przy stole. Byłem zszokowany. Jak to się da połączyć? Coś jest nie tak. Rozumiecie, dlaczego powiedziałem na początku, wywołałem świętego Pawła? Teraz już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. Ja to widziałem w nich. Byłem zszokowany. Coś tu jest nie tak. Jeszcze nie potrafiłem tego nazwać. I wiecie... Przyszedł taki moment krytyczny, tak to spróbuję skrócić, kiedy jednego z wieczorów była modlitwa uwielbienia. Była modlitwa uwielbienia. Oczywiście ja nie wiedziałem, że to się nazywa modlitwa uwielbienia. No ale był taki program, no to przyszedłem wieczorem do tej sali, bo to było w takim domu rekolekcyjnym, to była taka sala ze sceną. Słuchajcie, grali tak genialnie, że po prostu... No nie wiem, co mam wam powiedzieć, nie? No ja w ogóle nie wiedziałem, że w ogóle można o Bogu, że w ogóle wtedy o Bogu to tak, bo to jest początek lat 90., wiecie? Więc to o Bogu wtedy tak, w ogóle to tak nie bardzo ktoś grał w ogóle publicznie, a tym bardziej jacyś w ogóle zawodowi muzycy, nie? Słuchajcie, oni grali świetnie, nie? Po prostu ta muzyka to była tak, jakby ja bym cały czas jakby był na jakimś koncercie, nie? Miałem takie poczucie. I teraz w trakcie tego, była ta wieczorna modlitwa, ja przyszedłem i na wszelki wypadek zająłem miejsce jak statystyczny Kowalski. Czyli z tyłu w rogu, nie? Wiecie, zawsze w świątyniach są tacy statystyczni Kowalscy, nie? Jak przychodzą. Stoją z tyłu w rogu za kolumną. Nie? No to ja też tak przyjąłem taką pozycję, bo nie wiem, czy przeczuwałem, że coś się wydarzy, coś mi grozi. Stanąłem z tyłu w tym rogu i słuchajcie, i cały czas walczyły we mnie te głosy. Nie? I słuchajcie, w trakcie tej modlitwy ona trwała, nasycała się jakby. Czułem, jak mnie wręcz jakby mnie powietrze napierało, gęstniało po prostu, coraz bardziej mnie wywalało z tej... I w pewnym momencie podjąłem decyzję w sercu, że jutro rano wyjeżdżam, że więcej tego nie wytrzymam, nie? Siedziałem tam w kącie, taki skulony, w ogóle próbowałem się ukryć, było lekko przyciemnione, no ale ten Dominikanin też tam zerkał, nie? No teraz się śmiejemy, jak się spotykamy z Andrzejem. Słuchajcie, i stała się wtedy rzecz przełomowa. W pewnym momencie, w trakcie tej modlitwy, wyszedł któryś z tych ludzi, którzy prowadzili tę modlitwę. Ja już nie pamiętam, jak to się stało, że oni do tego punktu doszli, wiecie, bo ja cały czas byłem skupiony bardziej na sobie niż na tym, co się dzieje. To mnie przytłaczało. Ta ich realność wiary jakaś, no nie wiem, teraz to tak mogę nazwać. A myślę, że to jeszcze było coś innego, za chwilę wam powiem. I kiedy już podjąłem decyzję, że następnego dnia wyjeżdżam, obym tylko przetrwał do końca, to wtedy wyszedł jeden z tych ludzi, z tych prowadzących i zaczął czytać słowo. Zaczął czytać słowo.
Słowo. Słowo, które stało się ciałem. Słowo, które staje się ciałem. Wiecie, co przeczytał? Ja myślałem potem, bo to był moment, to słowo, tak was trochę jeszcze przetrzymam. Słowo, to myślałem, że to słowo zostało wypowiedziane dla mnie tylko na ten moment, żebym się nawrócił, żebym doznał tej mocnej obecności Chrystusa. Ale teraz, kiedy stoję przed wami już po prawie 30 latach od tego momentu nawrócenia, wiem, że wiecie, co się okazało? Bóg nie wypowiada nad nami słowa przypadkowo. Bo to słowo cały czas jest w moim życiu, wiecie? Jestem sam zszokowany, że Bóg mnie tak poprowadził potem, bo w ogóle Bóg przewrócił wszystko w moim życiu. Wszystko się poprzewracało. Wszystkie rzeczy, przy których ja się upierałem i wszystkie plany, które miałem, przewrócił kompletnie do góry nogami. Znaczy, ja się teraz cieszę, bo nie chcę nawet myśleć, gdzie ja bym się znalazł, gdybym ja szedł za swoimi planami, nie? Słuchajcie. Ale wiecie, jak on to subtelnie zrobił? Słowo. Otworzyli Stary Testament i zaczęli czytać słowo z pierwszej księgi Samuela. To było słowo, które mówiło, opowiadało o królu Saulu. O królu Saulu. Słyszeliście o takim? Był taki król w historii Izraela, Saul, wybrany przez Boga, namaszczony. To są te czasy, kiedy jest Samuel, Saul, Dawid. Prawda? I teraz słowo, które czytają, jest takie. Słuchajcie. I o dziwo, nagle ja to słowo słyszę. Dociera do mnie. Nie tylko do ucha, tylko gdzieś mi do serca dociera. Mówią tak. Saul w pewnym momencie przeciwstawił się Bogu i Bóg dopuścił do niego złego ducha. I zły duch dręczył Saula. I teraz pada takie słowo. A kiedy zły duch dręczył Saula, Saul przywoływał do siebie Dawida. I Dawid zaczynał grać. A kiedy Dawid zaczynał grać, zły duch opuszczał Saula. Padło takie słowo. I wiecie, co się wydarzyło wtedy? Dosłownie, kiedy to słowo wypowiedzieli, zaczęła krzyczeć jakaś dziewczyna na tej sali. Mnie to po prostu rozbiło kompletnie. Po prostu jakby mi w tą skorupę walnął młotem potężnym, nie? Słuchajcie, zaczęła krzyczeć dziewczyna, przeraźliwie. Byłem zszokowany w ogóle, co się dzieje. Oni cały czas grali, nie przestali grać. Zaczęli się modlić, jakby to było dla nich zupełnie oczywiste i naturalne. I wiecie co? I w tym momencie ona się po chwili uspokoiła. Ja wstrząśnięty w tym kącie tam z tyłu. I słuchajcie, i nagle widzę, jak osoba, która ze mną rozmawiała wcześniej, że ma podobne problemy jak ja, że też tutaj nie bardzo się w ogóle odnajduje w tym i że chyba wyjedzie, ona w tym momencie wyszła z sali. Po tym krzyku tej dziewczyny. Wyszła z sali. Wiecie, jak ja to zobaczyłem, kiedy Dawid zaczynał grać, zły duch opuszczał Saula. Wiecie, co poczułem? Poczułem, że to się dzieje. Poczułem, że to ma miejsce teraz, tu i teraz. Chociaż bałem się tego tak nazwać do końca, ale powiedziałem sobie w sercu wtedy coś takiego. Choćby nie wiem, co się dalej wydarzyło, zostaję. I teraz przypuszczam, że to była ta moja otwartość serca. Znaczy, to był ten mój akt woli, który Bóg wykorzystał. Nie powiedziałem, o Boże, tym bardziej zwiewam, chociaż nie wiem kompletnie, co się tu dzieje, tylko powiedziałem, coś we mnie zagrało takiego. Ja to tak ambicjonalnie potraktowałem i powiedziałem, o nie, Jakem Kowalski zostaje. Nie? I wiecie co? Następnego dnia, to może, słuchajcie, jak ktoś tego nie przeżył, to brzmi kompletnie banalnie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, co mówię, bo ja się następnego dnia narodziłem kompletnie nowym człowiekiem. Jeśli tego nie przeżyliście, nie będziecie wiedzieli, o czym mówię. Ja się następnego dnia obudziłem i słuchajcie, przestałem słyszeć głosy. To był pierwszy objaw, który zaobserwowałem w sobie. Co ciekawe, poczułem jakiś dziwny rodzaj takiego pokoju w sercu. Słuchajcie, i to był moment przełomowy. Potem
wróciłem do Szczecina, bo wtedy uczyłem się, studiowałem, mieszkałem w Szczecinie. I potem się zaczęły dziać rzeczy dziwne, których było tak dużo, że musiałbym mieć, nie wiem ile, tydzień pewnie, żeby wam opowiedzieć. Doświadczenie mocne Boga. To słowo, które padło, słuchajcie, i to jest, słuchajcie, wielkie wyzwanie dla tych tutaj sióstr i braci, którzy są po tej stronie, którzy posługują muzycznie. Kiedy zaczynamy modlić się i kiedy zaczynamy grać, i ja tego doświadczam przez całe kolejne lata, słuchajcie, kiedy zaczynamy grać na Bożą chwałę, zstępuje Duch, Duch Święty. Jak Duch Święty zstępuje, wypiera z tego miejsca, wypiera wszelkiego ducha złego. Wszelkiego ducha złego. Jeśli go wypiera, wiecie, jakie to jest ciekawe, że ja na przykład to obserwowałem wielokrotnie w orkiestrze. Wiecie, ja mam taką szczęście lub nieszczęście, że dyryguję orkiestrami. I czasami mi się zdarza, że dyrygując orkiestrą, orkiestra gra na przykład w trakcie uwielbienia. Nie wszyscy się spodziewali, że tak będzie. Wiecie, jak to widać, jak to w nich pracuje? Bo ludzie, którzy przychodzą ze świata, jak żyją innym duchem, nagle przychodzi Duch Święty, to oni aż drżą. Słuchajcie, niektórzy mają aż po prostu drżenie, nie mogą grać, nie wiedzą, co się dzieje. Niektórzy nagle zaczynają płakać. Niektórzy jeszcze coś innego. Słuchajcie, dzisiaj jestem przekonany, to jest dzisiaj, tu i teraz. Bóg chce dać każdemu z nas doświadczenie. Słuchajcie, bez doświadczenia będziecie mieli tylko namysł w głowie o Bogu. Będziecie mieli wyobrażenie Boga i przeżyjecie życie i się złapiecie na tym, że w ogóle Go nie poznaliście. Nie dajcie się złapać w tę pułapkę. Być może są wśród nas tacy, którzy będą myśleli o sobie dzisiaj, że może dla was to Bóg na dzisiaj to nie. Dla Niego może tak, albo dla tych tutaj, albo dla księdza, albo dla kogoś, to tak. Dla mnie nie. Dlaczego dla ciebie nie? No bo możesz pomyśleć, że na przykład jesteś w stanie grzechu, albo jesteś w swoim życiu w takiej sytuacji, w której sobie myślisz, dla mojego życia już nie ma wyjścia. Ja już doszedłem w swoim życiu do takiego punktu, na przykład w rodzinie albo w czymś innym, że już to jest wszystko dalej bez sensu. Już się i tak nic nie zmieni. Jeśli tak mówicie, to znaczy, że musicie koniecznie otworzyć serce, żeby zobaczyć, że to jest nieprawda, którą mówicie. Być może są wśród was tacy, którzy uważają, że są niezdolni, niegodni, nie wiem, macie poczucie niskiej wartości. Żyjemy w świecie, w którym wszyscy mają kompletnie zaburzone poczucie wartości własnej. Muzycy między sobą patrzą na siebie, spotykają się i pierwszy odruch, jakich muzyków, jak patrzę na uczelni na przykład, jak się zachowują, to pierwsze co jest, to wszyscy ze sobą konkurują. I im się to przenosi potem na życie. Wydaje im się, że dopiero wtedy, jak świetnie gra, to dopiero wtedy zasłużył na coś. A konsekwencją jest tego to, że myśli, że musi zasłużyć na miłość. A to jest największy fałsz we wszechświecie. Nie musicie zasługiwać na miłość. Bóg was kocha bez wyjątku. Bez względu na to, w jakiej jesteście dzisiaj sytuacji życia i co o sobie myślicie. Amen. Nie bójcie się otworzyć serce. Chciałem 100 razy więcej wam powiedzieć, ale nie udało się.